Drodzy słuchacze, w poniedziałek 6 grudnia wypada Dzień Świętego Mikołaja, który jest bardzo popularny w Polsce, Niemczech i Skandynawii. Pamiętam, że w mojej poszerzonej rodzinie, chociaż czasem się nie przelewało, wszystkie dzieci musiały tego dnia otrzymać jakiś prezent. Co więcej, kiedy już sam dorobiłem się dzieci, bez jakiejś specjalnej refleksji, Zacząłem dla nich organizować Mikołaja, chociaż one same mnie o to nie prosiły. Na czym polega siła tego obyczaju? Ktoś mógłby zapytać. Wydaje się, że jako dzieci, które mają jeszcze ograniczoną zdolność rozumienia świata, mamy skłonność by pewne rzeczy tłumaczyć w sposób magiczny. Czytanie bajek przez rodziców i postacie takie, jak właśnie święty Mikołaj, zdają się odpowiadać na tę potrzebę rozumienia i czucia się bezpiecznym w otaczającej nas rzeczywistości. A że rodzice często bardzo się starają, według jednego z badań 80% pięciolatków wierzy w istnienie świętego Mikołaja. Psychologowie argumentują czasem, że wiara w świętego Mikołaja jest skojarzona z ogólnie pozytywnym postrzeganiem świata, antycypacją, że życie będzie przynosić nam jakieś przyjemności. Jeszcze inni uważają, że wiara w świętego Mikołaja jest pierwszym warunkowaniem o charakterze religijnym i niejako buduje podwaliny pod religijne postrzeganie świata które pojawia się nieco później. Jeszcze inni twierdzą jednak, że z wiarą świętego Mikołaja są skojarzone także negatywne zjawiska, takie jak na przykład nasza tendencja do myślenia magicznego albo myślenia życzeniowego. Jeśli tego typu myślenie zostaje przeniesione w dorosłe życie, to konsekwencje mogą być całkiem bolesne. Przyzwyczajeni, że aby dostać to, co chcemy, należy napisać list do świętego Mikołaja. Jako dorośli często oczekujemy, że jakaś zewnętrzna, ponadnaturalna siła rozwiąże jakiś problem. Innymi słowy, spodziewamy się cudu, zamiast zakasać rękawy i wykonać to, czego wymaga konkretna sytuacja. Przykładem takiej tendencji było ostatnio zawierzenie elektrowni Turów pod opiekę Matki Boskiej przez jej dyrektora Oktawiana Leśniewskiego. Jako, że za dalszym fedrowaniem w kopalni Turów idzie kara finansowa w wysokości 500 tysięcy euro dziennie, dobrze by było, żeby Matka Boska pospieszyła się ze swoją ingerencją. Alternatywnie, Ktoś bardziej racjonalny niż dyrektor Leśniewski powinien usiąść do stołu z Czechami i Niemcami i znaleźć realistyczne rozwiązanie dla ich skarg. Czy to znaczy, że w naszym dorosłym życiu nie ma miejsca na cudy? Ja osobiście dopuszczam taką możliwość, bo miałam okazję obserwować cud na własne oczy. W 2002 roku. Podczas wspinaczki skalnej oderwała się pode mną duża połać skały, która, ostra jak gilotyna, spadła następnie na moją prawą stopę, praktycznie przecinając ją na pół. Żeby zaoszczędzić Wam, drodzy słuchacze, zbyt wiele szczegółów, powiem jedynie, że po trzech operacjach, które nastąpiły, w mojej stopie był taki ubytek tkanki, iż światłość zdawała się przebijać przez skórę. Moi chirurdzy byli zgodni w opinii, że przy tego typu ranie wdanie się zakażenia jest tylko kwestią czasu i doradzali amputację połowy mojej stopy. Nie pamiętam już dokładnie, jakich argumentów użyłem, by przekonać ich, że warto dać tej stopie szansę. W ciągu następnych trzech miesięcy obserwowałem codziennie, jak jakaś obecna w moim ciele inteligencja wyższego rzędu stopniowo wypełniła i wygoiła tę ranę. Moja rola polegała jedynie na tym, by nie pozwolić mojemu umysłowi spanikować i utrzymać w nim przekonanie, że wyleczenie jest możliwe. Reszta to już był odbywający się w moim ciele cud. Jak to doświadczenie ma się do świętego Mikołaja? Być może fakt, że moi rodzice organizowali dla mnie i siostry Mikołaja sprawił, że skonfrontowany z tak bolesnym doświadczeniem, znalazłem w sobie dość optymizmu, by uczynić wyleczenie możliwym. Argumentowałbym także, że święty Mikołaj nie mieszka gdzieś daleko na biegunie polarnym, ale że żyje we mnie i w Was, drodzy słuchacze. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy chodzącymi cudami, wyposażonymi przez naturę w absolutnie fenomenalny instrument. Jakim jest ludzkie ciało? Świadomi tego przywileju, starajmy się obdarzać świat prezentami, takimi jak uprzejmość, wzajemne wsparcie, poczucie humoru i radość z życia. Z tego typu prezentów będą się cieszyć nie tylko dzieci, ale i wszyscy dorośli. No to ho, 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 drogie dzieci, w prawdzie, prostocie i miłości, Piotr Rajski.